Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja żyrardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób. Kino Len, które odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie. Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście, a także ekrany multimedialne we foyer CK oraz resursy. Reklamuj się w Żyrardowie, bo możesz. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu 82 zwycięskie projekty w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Turniej tenisowy WTA 250 z udziałem Igi Świątek coraz bliżej. Nowe boiska i infrastruktura sportowa w powiecie radomskim i makowskim. Mieszkańcy Mazowsza zdecydowali. W tym roku zrealizowane zostaną 82 projekty. To była rekordowa edycja budżetu obywatelskiego Mazowsza. Oddanych zostało ponad 100 tysięcy głosów. Samorząd województwa przeznaczy 25 milionów złotych na realizację zwycięskich projektów czwartej już edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. Z roku na rok jest coraz więcej zgłaszanych projektów i coraz więcej ludzi głosuje. Tym razem 103 tysiące głosujących. I dumna jestem z tego, że 61% głosujących to kobiety. 475 projektów zgłoszonych, z czego 335 pozytywnie ocenionych. Ale do tej puli zwycięzców trafiło 82 projekty. Jestem dumna z tego, bo to są projekty bardzo, bardzo różnorodne. Jestem od samego początku, także widzę, jakie następują zmiany w tym budżecie obywatelskim i na początku, w pierwszej edycji musieliśmy faktycznie zachęcać projektodawców, mieszkańców województwa, żeby składali te projekty. Natomiast już jest czwarta była edycja i już sami mieszkańcy do nas dzwonili, że mają pomysł, mają swoją wizję i żebyśmy pomogli im coś napisać, tak żeby potem mogło się to obronić i mogłoby być realizowane. Najwięcej głosów oddano na projekty spod regionu płockiego. Projekt z puli ogólnowojewódzkiej miał numerek 418 i jest pod nazwą Wieś dawniej z wizytą w skansenie. Będą to cykliczne jednodniowe wycieczki dla 800 osób uczestników z Mazowsza. 50 osób dziennie będzie mogło wziąć udział w tych wycieczkach. Uczestnicy poznają wieś, jak wyglądała dawniej. Jeśli chodzi o projekt podregionalny pod nazwą Od Chopina po Holendrów wędrówki wielokulturowym szlakiem mazowieckim. Również to są cykliczne, jednodniowe wycieczki dla 800 osób z Płocka, jak i również z powiatu płockiego. Tegoroczne dwa projekty, jeden z puli ogólnowojewódzkiej, to jest zakup dwóch karetek dla naszego szpitala, dla mieszkańców tak naprawdę de facto. I drugi projekt z puli regionalnej to jest modernizacja oświetlenia na terenie szpitala, na oświetlenie bardziej ekonomiczne, ekologiczne i nowoczesne. W podregionie ostrołęckim zrealizowanych zostanie 14 projektów. Nasz projekt to Mazowiecki Dzień Rodziny. Projekt mający na celu aktywizację społeczeństwa mieszkańców podregionu nie tylko ostrołęckiego, ale całego Mazowsza. Co przewiduje projekt? Przewiduje dzień pełen rozrywek, konkursów, atrakcji, występów muzycznych, zabaw, gier dla dzieci, młodzieży, ale również stoiska kół gospodyń wiejskich, których w naszym powiecie, nie tylko i w naszym regionie jest bardzo dużo. Oprócz projektów podregionalnych zrealizowanych zostanie 10 przedsięwzięć z puli ogólnowojewódzkiej, na które samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 5 milionów złotych. Wśród nich znalazł się m.in. projekt zakupu dwóch ambulansów dla radomskiego szpitala na Józefowie, dofinansowanie projektu leczenia niepłodności metodą in vitro, utworzenie 166 km rowerowego szlaku południowego Mazowsza oraz warsztaty, wycieczki czy pikniki. To będzie największe tenisowe wydarzenie w kraju. Iga Świątek, Czeszka Mary Boskowa i Chinka Lin Zhu otwierają listę uczestniczek turnieju WTA 250 BNP Paribas Warsaw Open 2023. Zawody odbędą się na kortach Legia Tennis & Golf w dniach od 24 do 30 lipca. Ich organizację wsparł również samorząd Mazowsza.
To największe tenisowe wydarzenie w Polsce. W turnieju głównym zagrają 32 zawodniczki i 16 par deblowych. Włączyliśmy się w organizację tego turnieju. Uważamy, że to jest promocja zarówno marki Mazowsze, ale też promocja sportu i tenisa. Dlatego też odpowiedzieliśmy na zaproszenie. Współfinansujemy to w kwocie 750 tysięcy złotych. I oczywiście wiemy o tym, że Iga jest wyjątkową kobietą, nie tylko sportowcem, ale też wyjątkowym człowiekiem, dlatego też wiemy, że część młodych ludzi będzie ją naśladować i to też jest taka szansa dla Mazowsza, żeby zaszczepić tenis właśnie na Mazowszu, żeby był ogólnie powszechny. Do grona partnerów tytularnych dołączyło w tym roku miasto stołeczne Warszawa. Chyba nie ma wspanialszej ambasadorki w tej chwili w Polsce i w Warszawie nad Igą Świątek, więc mam nadzieję, że wielu warszawiaków, warszawianek będzie mogło na żywo obejrzeć Igę Świątek i jej nieprawdopodobną wirtuozerię, jeśli chodzi o grę na korcie. W tym roku też bardzo wyjątkowy, ponieważ zmienia się nawierzchnia. Do tej pory na terenach Legii turnieje odbywały się na Mączce. W tym roku po raz pierwszy jest to nawierzchnia hard, więc bardzo się cieszymy, że również zmiana nawierzchni, która już jest gotowa na korcie centralnym, wygląda imponująco i liczymy na to, że to będą kapitalne rozgrywki. Jeżeli chodzi o zawodniczki, jest to wielka szansa, żeby zaistnieć na światowych kortach. Taki jeden mecz wygrany właśnie w takim turnieju daje bardzo dużo. Jest to wielki skok, można powiedzieć, na trampolinie w karierze zawodniczej. Zawody na kortach Legia Tennis and Golf przy ulicy Myśliwieckiej 4A rozpoczną się w poniedziałek 24 lipca i zakończą finałem w niedzielę 30 lipca. Eliminacje odbędą się w niedzielę 23 lipca. W ten dzień wstęp na korty będzie bezpłatny. Tylko w czerwcu dzięki wsparciu samorządu województwa otwarte zostało zmodernizowane Centrum Sportu, Rekreacji i Zarządzania Kryzysowego w Łachach Włościańskich i boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Wierzchowinach. Władze Mazowsza dofinansowały również budowę boiska przy Zespole Szkół Zawodowych w Radomiu. Na terenie kompleksu Centrum Sportu, Rekreacji i Zarządzania Kryzysowego w Łachach Włościańskich wyremontowano budynek po byłej szkole. Znajdują się tam także boisko wielofunkcyjne, siłownia plenerowa i plac do ćwiczeń sprawnościowych. Samorząd województwa wsparł inwestycję kwotą 1,5 miliona złotych. Ta inwestycja jest o tyle interesująca i bardzo taka niesamowita, że w tym miejscu jeszcze do niedawna były wręcz ruiny starej szkoły, która oczywiście w swoim czasie służyła mieszkańcom tych miejscowości w gminie Rzewnie. Takie obiekty zdewastowane istnieją w różnych miejscach. To jest przykład, że można je społecznie, pożytecznie wykorzystać do różnych celów. W tym przypadku u celów związanych ze sportem, rekreacją oraz zarządzaniem kryzysowym. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Wierzchowinach również przeszło kompleksowy remont dzięki środkom z budżetu województwa w wysokości 280 tysięcy złotych w ramach programu Mazowsze dla sportu. Przekazujemy już do użytkowania nowe, wyremontowane po pełnej modernizacji boisko wielofunkcyjne, które tak naprawdę potrzebowało gruntownego remontu. To też bardzo ważna inwestycja, tak jak powiedziałem, nie tylko dla dzieci, ale dla całej lokalnej społeczności, do tego, żeby właśnie tutaj normalnie mogli funkcjonować, odbywać się tutaj zajęcia sportowe, ale również w godzinach popołudniowych, weekendami, żeby dzieci na świeżym powietrzu spędzały ten wolny czas. Tu w Wierzchowinach jest tego taki naoczny przykład właśnie dobrze spożytkowanych po prostu pieniędzy, które w ramach takiej składanki razem z gminą udało się stare boisko zmodernizować na tyle, że ono wygląda po prostu jak nowe. Boisko było wyposażone bardzo podobnie, natomiast nawierzchnia była zupełnie zniszczona. Tartan odchodził, były dziury. Wszystkie te elementy zostały wymienione, zostało zrobione prawidłowo odwodnienie, którego wcześniej nie było. Efektem wsparcia w wysokości 300 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla sportu jest także nowe boisko piłkarskie przy Zespole Szkół Zawodowych imienia majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala w Radomiu. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że to boisko rzeczywiście powstaje dzięki też wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w ramach instrumentu sportowego. To jest jeden z instrumentów wspierających właśnie z 20 wspierających samorządy. Staramy się w tym niełatwym czasie dla samorządu rzeczywiście dawać część środków na tego typu choćby infrastrukturę sportową. Cała ta inwestycja ma się ku końcowi, ponieważ planujemy odbiór, przekazanie do użytkowania tej inwestycji w okolicach połowy lipca. Jest ta inwestycja bardzo długo wyczekiwana przez całą społeczność szkolną Zespołu Szkół Zawodowych.
Tylko w tym roku w ramach programu Mazowsze dla sportu zrealizowanych zostanie aż 219 projektów na łączną kwotę 50 milionów złotych. Nasz region po raz pierwszy od wejścia Polski do Unii Europejskiej skorzysta z dodatkowych środków, czyli około 400 milionów euro w ramach funduszy europejskich dla Polski Wschodniej. Pieniądze są już dostępne, a realizacja programu nabiera tempa. W jaki sposób pozyskać dofinansowanie i na co można je przeznaczyć? Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podczas cyklu warsztatów w regionach szkoli samorządowców i przedsiębiorców, jak pozyskać dofinansowanie z unijnego programu dla Polski Wschodniej. Jedno z takich spotkań odbyło się w Radomiu. Tak naprawdę przynależne jest ponad 400 milionów euro, więc daje niebagatelną kwotę, ale jak będzie na końcu, to zależy od samych beneficjentów. Fundusze dla Mazowsza, czyli w tym programie operacyjnym, który klasycznie w poprzednich perspektywach uczestniczyli beneficjenci. To jest pewnego rodzaju nowum. I tak jak powiedziałem, liczę na to mocno. Dam taki prosty przykład. Miasto Radom może skorzystać dla poprawy infrastruktury, transportu na tak zwaną multimodalność na poziomie ponad 40 milionów euro. To jest w złotówkach około 220-230 milionów. Więc liczę na to, że uda się jednocześnie wyremontować część dróg o znaczeniu wojewódzkim, a jednocześnie poprawić samą infrastrukturę transportową w naszym mieście. Dzisiaj mamy konferencję o możliwości pozyskania środków po raz pierwszy właściwie z tak zwanej Polski Wschodniej, środków europejskich. Po raz pierwszy region radomski, województwo mazowieckie będzie z takich środków mogło skorzystać. Dzięki przede wszystkim zabiegom i Urzędu Marszałkowskiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego te środki trafią też w dużej ilości do Radomia, co jest bardzo ważną dla nas informacją, zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak i dla przedsiębiorców. O pozyskanie środków na różne inwestycje ubiegać się będzie gmina Głowaczów. Mamy bardzo dużo pomysłów, ale również potrzeb. Przede wszystkim infrastruktura drogowa, jak również wodno-kanalizacyjna. To są te dwie dziedziny, w które najbardziej byśmy chcieli zainwestować. Natomiast również przedsiębiorcy, z którymi rozmawiam, też również czekają na te środki, ponieważ mają głowy pełne pomysłów, chcą się rozwijać, chcą tworzyć miejsca pracy. I dlatego dzisiaj również nasza wizyta w tym miejscu. Unijne środki w wysokości 1 miliarda 300 milionów euro dla samorządów wspomogą działania związane z adaptacją miast do zmian klimatu, rozwojem zeroemisyjnej, zintegrowanej mobilności miejskiej, drogami wojewódzkimi oraz tworzeniem atrakcyjnych, ponadregionalnych produktów turystycznych. Dodatkowe 0,5 miliarda euro trafi do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Polski Wschodniej. Harmonogram naborów projektów dostępny jest na stronie internetowej. Pierwszą sobotę wakacji wyruszyły wakacyjne pociągi kolei mazowieckich Słoneczny do Ustki oraz Słoneczny Bis do Trójmiasta, którymi można dotrzeć nad morze w przystępnej cenie. W ubiegłym roku ze słonecznych połączeń skorzystało ponad 101 tysięcy podróżnych. Pociąg słoneczny kursuje przez 7 dni w tygodniu na trasie Warszawa-Ustka-Warszawa, a w soboty, niedzielę i święta można dodatkowo skorzystać z połączenia słonecznego BIS do Gdyni. Ceny nie zmieniły się od ubiegłego roku, więc utrzymaliśmy poziom cen z roku 2022. Normalny bilet do Gdyni kosztuje 60 zł, do Ustki 75, ale obowiązują wszelkie ulgi ustawowe i handlowe. Także poza tym, że utrzymujemy atrakcyjne ceny, to w ciągu naprawdę krótkiego czasu jesteśmy nad morzem, a w dodatku jest niezaprzeczalny walor ekologiczny takiej podróży. Z tego, co zauważyłem, to podróżujących jest coraz więcej. Także myślę, że i nasz pociąg w tym roku również będzie cieszył się wspaniałą frekwencją. Chętnych podczas pierwszego w tym sezonie kursu nie brakowało. Kilka razy korzystałem, także bardzo fajne pociągi, bardzo sympatyczne, fajna cena, klimatyzowane, nowoczesne. Zawsze punktualne, także same plusy. Kapitalny pociąg. Zawsze nim jeżdżę nad morze. Na Hel, przesiadka w Gdyni, jestem na miejscu bardzo szybko. Największa zaleta, piętrowe wagony. Zamek w Malborku z drugiego piętra, rewelacja. Przede wszystkim ja bardzo lubię wycieczki rowerowe i mi się podoba w tym pociągu, że można przewieźć rower wygodnie, że jest szerokie wejście, duża przestrzeń, że nie ma ryzyka uszkodzenia roweru, tak jest to w pociągach konkurencji niestety. Ceny biletu są bardzo atrakcyjne i środek, tak jak jedziemy, komfort jest na wysokim poziomie.
Raz na pewno w roku korzystam z pociągu, ponieważ jeździmy z dziećmi na wakacje nad morze, żeby miał jakieś miłe wspomnienia. Dzisiaj pociąg przyjedzie i odjedzie do nas i na plażę będziemy jechać. Ja będę dzisiaj jechał słonecznym bisem do Sopotu z Warszawy. I właśnie wsiadam do pociągu, bo odjeżdżamy. Więcej informacji na temat kursowania pociągu słonecznego i słonecznego bis znajdą Państwo na stronie słoneczny.mazowieckie.com.pl. Przypomnę jeszcze o najbliższych mazopiknikach 8 lipca w Węgrowie oraz 15 lipca w Siedlcach. A na koniec zachęcam Państwa do udziału w konkursie Startuj z Mazowsza. Do zobaczenia za tydzień. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj wokalistka zespołu Punkt Widzenia, Patrycja Brejnak. Dzień dobry. Dzień dobry. No, zespół jest oczywiście dużo większy, natomiast niestety nasze studio jest małe, dlatego poprosiłabym Cię, żebyś przedstawiła pozostałych członków zespołu. Kto tworzy Punkt Widzenia? Na gitarze Marcin 1, na gitarze basowej Marcin 2 i na perkusji Jarosław. I od kiedy razem tak sobie gracie, proszę powiedz. To było chyba jakoś 2019, tak mi się wydaje, że kiedyś tak ustaliliśmy i tego się trzymacie. I tego się trzymamy, tak. No i to było takie na zasadzie sinusoidy, granie raz trochę gęściej, potem trochę rzadziej. No był też COVID, więc raz, że nasze spotkania były takie ograniczone. Dwa, że nie było żadnej perspektywy koncertów, ani wykonywania naszej muzyki na żywo, więc te pierwsze dwa lata, trzy takie były... Rozkręcaliście się. Rozkręcaliśmy się dokładnie, a teraz już tak bardziej konkretnie się zabraliśmy za robotę. Zaczęliśmy tam grywać pierwsze nasze koncerty I wszystko idzie ku dobremu, prawda? Tak, no właśnie, bo jesteście świeżo po, można powiedzieć, po koncercie na Święcie Lnu. No duża żyrardowska impreza. Publiczność widziałam, bardzo dobrze się bawiła. Miałam przyjemność obserwować również wasz koncert. A wy jak go oceniacie? Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Byłam przeszczęśliwa. Bardzo dobrze się bawiłam na scenie. A powiedz mi proszę, bo jestem ciekawa, ja z wykształcenia jestem aktorką i na przykład aktorzy mówią, gdy wychodzą na scenę, że dzisiaj to była zła publiczność, a na przykład dzisiaj była dobra. Czy wy też, muzycy też tak to odczuwają? Tak, na pewno, natomiast ze względu na naszą rozpoznawalność, no to nie przyciągamy zbyt dużych tłumów pod scenę. Dwa, też graliśmy o takiej godzinie, że no jeszcze niektórzy tam, nawet niektórzy nasi znajomi nie przyszli, bo, no bo byli w pracy, ale było trochę osób i jak ja patrzyłam sobie ze sceny na nich, to była to taka publiczność dosyć responsywna. Byli przez cały koncert, no najgorzej, kiedy ludzie wychodzą. To jest zdecydowanie takie niefajne, a tutaj trochę tych osób było, widać było w nich takie pozytywne emocje, pozytywny odbiór, więc fajnie, fajnie. No i to też była taka pierwsza nasza większa impreza. Wcześniej graliśmy też na Wośpie w Żyrardowie, więc też super, też była bardzo dobra organizacja, nagłośnienie. Natomiast plenerowe sztuki to plenerowe jednak.
To jest inna bajka. Inna atmosfera, prawda? Też dokładnie. Tak mi się wydaje. A gdybyś mogła, jeżeli się da, dla tych osób, które jeszcze was nie słyszały, określić, jaki rodzaj muzyki wygrać? No, to nie jest proste zadanie. My się tak określamy wstępnie jako rock, pop rock. Troszeczkę teraz dodajemy więcej elektroniki do naszej muzyki, o, jak zrymowałam. Trochę może gdzieś tam próbujemy przemycać brzmień alternatywnych, ale nie mamy takiego ustalonego kierunku, który nas by określał, że jak piszemy numer, to nie, nie, to nie, bo to do nas nie pasuje, to nie jest w tym klimacie. Po prostu piszemy muzykę, którą czujemy, która nam się, jeśli nam się jakiś pomysł spodoba, dobra, idziemy w to. I tak. Ale raczej tak w stronę rocka. No my też, każda pojedyncza jednostka, która tworzy ten zespół, no to słuchamy chyba przede wszystkim takich mocniejszych brzmień zespołów i to też no, przekłada się na całość naszej muzyki, którą tworzymy. Mhm. No dobrze, a kto tworzy tę muzykę w takim razie? Muzykę, samą muzę, to wiadomo chłopaki. Wspólnymi siłami, a teksty, linie wokalne, ja. To jest trudne? Ja to zawsze mówię tak, że jak jest, czasem jest taka piosenka, gdzie kiedy ja słyszę muzykę, chłopaki zrobią muzykę i ja słyszę tą muzykę, to od razu po prostu wiem, o czym to jest. Wiem, o czym to jest, od razu mogę usiąść i w pół godziny napisać utwór, albo chociaż jego za jakiś zamysł i w miarę szybko, łatwo mi to pójdzie, bo już wiem, o czym to ma być, już tylko trzeba ubrać to w słowa. No a czasami jest po prostu taka muza, która gdzieś tam do mnie nie trafi i wtedy jest to trudne zadanie, bo jak najpierw słucham czasami przez kilka miesięcy w kółko i w kółko i w kółko i w kółko zapętlone na słuchawkach i się zastanawiam, o Boże, szukam inspiracji, o czym to będzie. No i w końcu przychodzi, jak już przyjdzie, no to już jest dobrze. Natomiast samo pisanie tekstów, ja zazdroszczę osobom, niektórym, które to mają po prostu, jakiś taki talent do tego. Mnie to kosztuje troszeczkę więcej pracy. Kiedyś się tak bardzo przejmowałam, żeby to nie było takie proste, żeby to nie może być tak wprost, żeby to były jakieś metafory, ukryty sens. Natomiast z wiekiem tak myślę, że sama w sobie jako człowiek bardziej się też otworzyłam na ludzi, jako ja. No i w związku z tym ma to też przełożenie na piosenki, które piszę. Więc z biegiem czasu trochę lepiej mi to wychodzi. Też z tego względu dwa, że no, im więcej się pisze, tym też to się staje prostsze. Wasz ostatni singiel jest do odsłuchania na platformach streamingowych, prawda? Tak, na YouTubie oraz na Spotify'u. Na YouTubie polecam wpisywać bieg punkt. Wtedy wyświetlamy się raczej na górze. Tam przynajmniej się wyświetla coś innego. Popularny program telewizyjny. Ale właśnie, a skąd się nazwa wzięła zespołu w takim razie, proszę powiedz? Po prostu na jeden z koncertów naszych pierwszych potrzebowaliśmy szybko wymyślić nazwę. No i głowiliśmy się i tak jakoś przyszło i stwierdziliśmy, dobra, no to niech będzie to. I tak już zostało. Ja próbowałam przeforsować zmianę, ale reszta zespołu mnie nie poparła w tym, więc działamy jak na razie tak. Czego wam życzyć? Takich okoliczności sprzyjającym tworzeniu, nagrywaniu, występowaniu, bo jednak jak jest 5 osób w zespole, to nie zawsze łatwo jest się zgrać, prawda? Jeszcze chłopaki mają żony, dzieci. Każdy ma gdzieś swoje życie. I wiadomo, czasem jakaś sztuka, gramy? No nie, ja mam urlop, tu gramy? Nie, ja mam tutaj wyjazd. Nie wiem, próbę gramy, nie wiem, bąbelka trzeba brać. Ja tak samo mam często jakieś ograniczenia czy praca, więc takich okoliczności sprzyjających temu, żebyśmy mogli się jak najczęściej spotykać. No i też nie ma co ukrywać, nie jest to tanie hobby, jak już się chce wejść na taki wyższy poziom. Ja chodzę na lekcje śpiewu i też jest to inwestycja, chcemy nagrać numery w studiu, to też jest to duża inwestycja, nakręcenie teledysku. To oczywiście mieliśmy szczęście, że wsparli nas nasi znajomi, którzy się tym zajmują i udało się to w miarę bezkosztowo
zrobić, no ale wiadomo, to tak na znajomościach też nie można cały czas, prawda? No, ale teraz we wrześniu znowu będziemy nagrywać w studiu kolejne dwa kawałki, więc już będziemy mieli cztery. Tak myślimy, że może jakąś apkę z tego ukręcimy. Do tego Wam życzę samych sukcesów. I szanowni Państwo, przypominam, dzisiaj moim i Państwa gościem była Patrycja Brejnak, wokalistka zespołu Punkt Widzenia, zespół z Żyrardowa, ale liczymy na to, że podbije cały świat. Dziękuję za rozmowę.